zarządu w sprawie odmieniania zagospodarowania terenu bezpośrednim sąsiedztwie budynku klubowego KS Krakowia 1906 na terenie parku imienia dr. Andrzeja Jordana. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątek Kroworza opiniuje projekt zagospodarowania terenu bezpośrednim sąsiedztwie budynku klubowego KS Krakowia 1906 na terenie parku imienia dr. Andrzeja Jordana. Dwukropek. Negatywnie opiniuje się projekt dodatkowego boiska. Negatywnie opiniuje się wydrukowanie terenu przyległego do tarasu. Pozytywnie opiniuje się tworzenie dodatkowego placu zabaw dzieci. Paragraf drugi. Wnioskuje się wykonanie inwentaryzacji drzew wokół budynku klubowego KS Krakowia 1906 i uaktualnienie projektu. W nawiasie, przedstawionym Radzie Dzielnicy projekcie nie uwzględniono 6 sztuk modrzewi. Trzeci. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Uzasadnienie. Przedstawiony projekt zakładał zbyt daleko idące zmiany w stosunku do zleconego przez Radę Dzielnicy Piątej Kroworza projektu rewitalizacji parku, który już przewidział lokalizację boisk sportowych, a także terenów rekreacyjnych wolnych od hałasu generowanego przez te boiska. Mamy tutaj? Nie mamy? No. Proszę Państwa, w takim razie opowiem. Chodzi o budynek, który dawniej było tam kino, pewnie Państwo jeszcze pamiętają. W parku od strony kino było takie małe, Benici. Byłem zresztą tam na jakimś dybole wilorek tam chyba leciał. Takie rzeczy. Nie wiem, który to był rok, 2010 chyba, kiedy został przebudowany, czy tam 8-9, kiedy ten budynek został przebudowany, rozbudowany i przekazany z Krakowie. Już może nie wspominajmy tego, że Rada Dzielnicy jakby nie była zupełnie o tym poinformowana i myśmy w związku z tym, co się działo w miesiącach zimowych, dowiedzieliśmy się o tym właściwie, jak już zostały te wszystkie prace ukończone. Ale tutaj wniosek był taki, aby tam jest taka duża polana. Na tej polanie wybudować boisko do piłki ręcznej. Potem tam była mowa o tym, żeby to była piłka plażowa. Różne tam pomysły. Sztuczna nawierzchnia też miała się tam odbyć. Byliśmy tam kilka osób na posiedzeniu na miejscu, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i okazało się, że na tym projekcie nie są zaznaczone drzewa, które rosną wokół tego budynku, a które miałyby jakby znaleźć się na tym wybrukowanym terenie, ponad 100 metrów kwadratowych wybrukowanego terenu było planowane. No i cała ta łąka miałaby zostać w dużej mierze zabudowana przez boisko. Komisja Ochrony Zieleni uznała, że tutaj tak daleko idąca ingerencja wykonany i zatwierdzony również przez konserwatora zabytków projekt rewitalizacji parku byłby niekorzystny, bo tam zostało ściśle określone, w których miejscach mają być boiska, w których miejscach mają być place zabaw, w ogóle ta część rekreacyjna, która jakby jest taka głośna, hałaśliwa, tam gdzie mają być tereny parku, które są przeznaczone do takiego odpoczynku w ciszy i wśród zieleni. Tak więc właśnie taka była opinia, aby nie wyrazić zgody na budowanie dodatkowego boiska. Zresztą też wszyscy mają w pamięci, że KS Krakowia posiadał cały przecież stadion lekkoatletyczny, może jeszcze Państwo pamiętają, piękny stadion lekkoatletyczny z kortami tenisowymi również, który został zrujnowany i w zasadzie tam teraz jest taka dżungla. Zupełnie jest to zostawione samemu sobie. Nie znaleźliśmy uzasadnienia dlatego, żeby teraz KS Krakowia jak tam nie zostało to utrzymane jak należy, a teraz zostały budowane nowe boiska na terenie Parku Jordana. Bo idzie z dostatecznej. No właśnie, więc tam dodatkowych boisk nie potrzeba, więc można korzystać z tych, które są. I myślę, że tutaj też będziemy musieli się jakby bliżej przyjrzeć samemu zarządzaniu
czasem korzystania z tych różnych boisk, a także też temu, aby infrastruktura, która powinna towarzyszyć tym boiskom, znaczy mam tutaj na myśli przede wszystkim szatnie, pływalnie, sanitariaty, żeby to, co było kiedyś zaplanowane do obsługi boisk, było z powrotem przywrócone, ponieważ boiska zostały odremontowane, natomiast ta infrastruktura tych sanitariatów, umywalni, przebieralni, szatni, nie. I tam no, właściwie nie ma tych urządzeń, mimo że budynki, które kiedyś temu celowi służyły, one dalej na terenie parku Jordana istnieją i myślę, że tylko należałoby przywrócić te funkcje. Tak więc jedynie tutaj jest pozytywna opinia dla takiego malutkiego placyku zabaw obok tej, bo tam została też zrobiona kawiarenka, także komisja uznała, że placyk zabaw byłby tam taki właśnie mini placyk zabaw, gdzie dzieci mogłyby się bawić podczas gdy rodzice siedzą na tarasie i piją kawę czy herbatę, żeby mieli je na oku. Także takie połączenie zdaniem komisji jest korzystne i nie będzie ingerowało właśnie tak drastycznie, jak miało to miejsce w przypadku dodatkowego wojska. Bardzo proszę. Ja jeszcze mam taką propozycję odnośnie, jeśli mówimy o tym budynku KS Krakowa w parku Jordana, żeby jednak dzielnica wystąpiła też do ZIKIT-u o cofnięcie wszelkich wjazdówek, bo tam samochody osobowe wjeżdżają do parku i jeżdżą. No to jest następna. Tak, ale członek zarządu był ostatnio niestety chory. Nie był na posiedzeniu zarządu. Tutaj mamy całą kolejny projekt uchwały w tej sprawie. Także jeśli chodzi jeszcze o tą konkret, bardzo proszę. Chciałem się dodać, tu chciałem kolegom radnym, że panowie Cacało i przewodniczący wykryli, że zostały wycięte drzewa, które w ogóle nie przyznawali się pan prezes i tak jego dyrektor. Ale pamiętamy, co tam było. Przyznali się. Podobno, że zostały zrobione nasadzenia zamiętne z tego co tam słyszeliśmy. Tak, widzieliśmy te zamięte, były brzozy w tej części od strony parkanu. Alei 3 Maja. Jeszcze jakieś zgłoszenie nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie to została przyjęta.